Jestem Gabrysia, mam 17 lat. Jestem fanką bardzo zdrowego i takiego aktywnego stylu życia, więc to gdzieś zawsze się tak przerodziło. Być może w zainteresowanie klimatem i ekologią. Gdzieś to zawsze było takie połączone. W podstawówce jeszcze należałam do kółka ekologicznego. Potem, gdy już poszłam do szkoły średniej, pojawił się właśnie projekt Młodzi Ambasadorzy Klimatu, do którego tak naprawdę zachęcił mnie mój nauczyciel geografii, który wiedział o moim zainteresowaniu. Odkąd tylko pamiętam, klimat był dla mnie bardzo ważny. Zawsze starałam się mówić ludziom o tym, co myślę na ten temat, zawsze starałam się o niego dbać, lecz nie za każdym razem ludzie traktowali mnie poważnie. Kiedyś przeczytałem taki artykuł w internecie a propos klimatu. I właśnie zaintrygowało mnie to i zauważyłem, że no właśnie w świecie nie jest tak dobrze, jak możemy się spodziewać. Od zawsze się interesowałam biologią, a jak wiadomo, klimat, biologia to jest wszystko to samo, to musi ze sobą iść w parze. I ważne jest, żeby zobaczyć to, że naprawdę klimat wpływa na wszystko, na dosłownie na wszystko. Nie ma człowieka, którego by to nie dotknęły zmiany klimatu. I kiedy człowiek to uświadomi, to naprawdę trudno nic nie robić, bo halo, to jest mała sprawa, dotyczy nas wszystkich, wszyscy musimy coś zrobić. I po prostu z takiego przeświadczenia zaczęłam działać, dlatego że to było dla mnie ważne i uznałam, że może małe kroczki, ale to będą już kroczki. A już wolałam robić kroczki niż stać w miejscu. Zakochałam się w działaniu, zakochałam się w rekrutacjach, w myśli w ogóle, że można coś robić, że halo, młodzież ma możliwości. I to mnie tak pochłonęło, że potem po prostu już poszło z górki. Już od dobrych kilkunastu lat działam społecznie. Wszystko to się zaczęło w czwartej klasie szkoły podstawowej. Znalazłem tam, to taki mój konik jest, znalazłem tam swoje miejsce. A natomiast do Młodych Ambasadorów Klimatu trafiłem dzięki nauczycielce, opiekunce samorządu uczniowskiego z naszej szkoły. Cześć, jestem Weronika, mam 18 lat i w sumie klimat od zawsze był dla mnie ważny, nawet tak nieświadomie, bo mieszkam w małej miejscowości, więc od dziecka dla mnie spacery z psem i oglądanie tej natury były bardzo ważne. Zaczęłam się tym bardziej interesować, bo w internecie było wiele artykułów na ten temat, że właśnie są te zmiany i one będą coraz bardziej, coraz większe. I po prostu widząc to wszystko, złapał mnie taki, że tak powiem, niepokój. I stwierdziłam, że muszę zacząć działać, więc najpierw zaczęłam przede wszystkim od siebie, zmieniłam swoje nawyki i uporałam się z różnymi takimi przeszkodami w moim po prostu społeczeństwie takim bliskim. Jesteśmy młodymi ambasadorami klimatu, działamy na terenie Konina. Łączy nas to, że na pewno jesteśmy w różnym wieku, bo są osoby, które są w podstawówce, są osoby, które mają już skończone 18 lat. Nauka, która jest o klimacie, jest bardzo ważna i powinniśmy uświadamiać młode osoby o tym, że klimat jest ważny i powinniśmy o niego dbać. Młodzi Ambasadorzy Klimatu to jest grupa 20 osób, które zebrały się w jednym miejscu, żeby działać w tym, co naprawdę lubią. Przychodząc na pierwsze spotkanie, myślałam, że to będzie bardzo poważna grupa, ale tak nie jest. To było niesamowite, że się okazało, że to były osoby, które zachowują się dokładnie normalnie. Jesteśmy bardzo mocną grupą, jeśli chodzi o taką po prostu przyjaźń, bo są między nami różne kłótnie i wiadomo sprzeczki, ale jednak zawsze możemy na siebie liczyć i gdy mamy jakieś wspólne działanie, to zawsze możemy prosić siebie wzajemnie o pomoc. Ja uwielbiam tę grupę, naprawdę ją uwielbiam, dlatego że wiele jest grup takich, które się spotykają, pracują, kończy się praca, kończy się grupa. Ta grupa się nie kończy przy pracy, ta grupa się dopiero po pracy zaczyna tak naprawdę, bo razem pracujemy, ale też razem się bawimy. Jesteśmy przede wszystkim grupą wspaniałych osób, które chcą działać i wiemy, na czym nam zależy. Wiemy, co chcemy zrobić i staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób. Wiek szkolny to nie jest dobry moment, to jest najlepszy moment. Dlatego, że teraz się mówi, że okej, mamy dużo zadane, dużo w szkole i tak dalej, ale to cały czas będzie mówienie, że mamy dużo pracy, mamy dużo na studia, potem mamy za dużo rodziny i tak dalej, Cały czas będzie coś za dużo i szkolny wiek jest o tyle uprzywilejowany, że mamy najwięcej energii, po prostu my chcemy. I jeżeli to lubimy, to my chcemy. Właśnie ważne jest to, żeby znaleźć w tym klimacie, czy w jakimkolwiek problemie, w którym chcemy działać, to co lubimy. Szkoła nie ma nam tylko pokazywać życia w szkole, a też pokazywać, co możemy robić poza szkołą. I szkoła moim zdaniem to pokazuje, bo uczy. Myślę, że przynajmniej na swoich odczuciach tak zauważyłem, że miałem super kadrę, czy to w szkole podstawowej, czy teraz obecnie już w szkole średniej,
naprawdę wszyscy chcą aktywnie działać. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. A jeśli chodzi o szkoły i czy wspierają, to myślę, że tak, sama dostałam się do tego projektu dzięki mojej nauczycielce biologii. W szkole spędzamy w naszym wieku największą ilość czasu tak naprawdę, więc szkoła powinna nas przede wszystkim zachęcać do udziału właśnie w takich projektach, w akcjach. Powinna pokazywać nam, że mamy taką drogę, możemy ją wybrać i że jest ona bardzo dobra. My chcemy zmienić po prostu na samym początku nastawienie ludzi. Chcielibyśmy, żeby inni zobaczyli. Żeby zobaczyli to, co my widzimy, albo my staramy się dojrzeć. To znaczy, że to jest problem, że tego wszystkich. Bo mówi się, okej, znowu zmiany klimatu, no to tam okej, coś się zmienia daleko, tutaj trochę cieplej i co z tego. Ale naprawdę sobie ludzie nie zdają sprawy, że pół stopnia to jest wielka różnica i że to cieplenie o pół stopnia to już będzie koniec. Przede wszystkim jest nam potrzebne wsparcie, ponieważ jesteśmy młodymi osobami. Niewiele z nas ma właśnie 18 lat, raczej to jest podstawówka czy tam szkoła średnia, więc działamy bardzo tak spontanicznie i nieraz nasze właśnie takie pomysły są bardzo takie przyszłościowe i można powiedzieć, że po prostu duże, więc potrzebujemy czasami takiego doświadczenia i takiego chłodnego spojrzenia na te wszystkie nasze pomysły i często właśnie dorośli przez to, że już więcej przeżyli od nas, to umieją po prostu wskazać nam drogę i nas poprowadzić. Potrzebujemy zrozumienia. Uważam, że potrzebujemy również pomocy, nieraz w niektórych rzeczach, których po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić i również zaangażowania osób starszych. Ja zawsze byłam takim dzieckiem, które mówiło, że nie, dorośli są zupełnie, po co nam dorośli? Każde dziecko tak mówiło kiedyś, że przecież sobie poradzimy sami. To nie jest prawda. Potrzebujemy dorosłych, bo nie jesteśmy osobami prawnymi. Ja nie jestem osobą prawną, tylko 17 lat. I potrzebujemy tej pomocy, żeby cokolwiek podpisać, cokolwiek ustalić. Ale to jest tylko kawałek pomocy. Tak naprawdę przede wszystkim potrzebujemy chęci, bo to w sumie jest jedyne, co nas blokuje. Bo możliwości jest multum, ale chęć i czas. Oj, jeszcze bardziej czas. Potrzebujemy dużo czasu, bardzo dużo czasu. Na pewno potrzebujemy wsparcia, ponieważ nadal trzeba pamiętać, że większość z nas tutaj nie jest pełnoletnia. I mamy swoją naszą koordynatorkę, która nam pomaga. Otrzymujemy też pomoc ze strony miasta, ze strony, myślę, że naszych rodziców, osób starszych, którzy też często uczestniczą w naszych działaniach. I ta pomoc, myślę, że też nas pcha do przodu, bo czujemy, że nie jesteśmy w tym sami i że nadal mamy kogoś starszego z doświadczeniem, który za każdym razem może nam pomóc. Koniec jest naprawdę otwarty na takie rzeczy. Dostajemy dużo pomocy, mam takie wrażenie. Bo jeżeli chcemy coś zrobić, możemy to zrobić. Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów, że wyszliśmy z inicjatywą, powiedzieli, że nie, totalnie nie, to nigdy się nie wyjdzie. I myślę właśnie to, że dają nam przestrzeń do tego, fizyczną przestrzeń, po prostu miejsca, gdzie możemy działać i dają właśnie nam, że nas nie blokują, to najważniejsze. Jak najbardziej staramy się ich do tego zachęcać, czy to osobiście, czy właśnie przez jakieś akcje, w których szkoły podstawowe również brały udział, bo czy to w konsultacjach, czy w jakichś innych naszych przedsięwzięciach, szkoły podstawowe są zawsze zapraszane i chętnie na nie uczęszczają. Według mnie nieważny jest wiek, ważna jest chęć. Sama mam młodszą siostrę, która dzisiaj zaskoczyła mnie tym, że powiedziała mi, że trzeba dbać o klimat, ponieważ zwierzęta małe umierają. Dlatego nieważny jest wiek, ważne są chęci. Nawet małe dzieci, które same nie potrafią zorganizować jakiegoś działania, można je zacząć uczyć o tym, że trzeba segregować śmieci, że nie można robić danych rzeczy, że na przykład trzeba żyć metodą zero waste, że bardzo dobry jest recykling. Często się mówi, że dzieci nie rozumieją, że to za trudny klimat. Nieprawda. Za trudne są może czasami niektóre słowa, ale po co ubierać wszystko takie trudne słowa? Wystarczy uprościć słowa i dzieci rozumieją wszystko. Warto przypominać dzieciom o tym, że klimat jest ważny, o to, że walczymy o klimat i o to, że powinien być lepszy, ponieważ w aktualnym momencie nie jest za dobrze. Jeśli uświadomimy dzieci, będziemy mogli dalej w stanie po prostu zrobić cuda i poprawić to, co aktualnie mamy. W Tydzień Ziemi rozdawaliśmy sadzonki ludziom, którzy właśnie chcieli w ogóle zobaczyć tak naprawdę, kim jesteśmy i czym się zajmujemy. I te sadzonki pozyskaliśmy od jednego ze sklepów
I właśnie na początku myśleliśmy, że w ogóle ta akcja nie wypali, że kto będzie nam chciał w ogóle użyczyć tych sadzonek, ale okazało się, że akcja właśnie była, zakończyła się dużym sukcesem. Prowadziliśmy wiele różnego rodzaju konsultacji, rozmów tam z młodzieżą. Myślę, że jest to ciekawy sposób, mogą wyrażać swoje opinie na ten temat, mówić co tam mi się podoba, co nie. Ja na przykład organizowałem, jak był Tydzień Ziemi, tutaj w naszym mieście Koninie, organizowałem wraz z Parkrun Konin, z koordynatorem, bieg pod takim, pod sztandarowym tytułem Biegniemy dla klimatu. No i był to jednak ciekawy sposób, gdzie biegacze z Okręgu Konińskiego mogli włączyć się w tą akcję, dodać tam różne hashtagi na Facebooka, zacząć promować ten nasze założenia z tego projektu, ale również przez sport, energię. Takie działania mogą być organizowane na całym terenie, na całym świecie, niezależnie od biegu. Myślę, że takim najlepszym sposobem, na przykład w szkołach, byłoby przeprowadzenie na przykład biegów lub spacerów dla osób, które nie lubią biegać. Na przykład bieg na 1,5 km. Zorganizowany został po to, żeby pokazać ludziom, że dzieli nas 1,5 stopnia od katastrofy klimatycznej. Mi się najbardziej podobają dwa pomysły, bo są bardzo fajne, które jedno wykonaliśmy, drugie jesteśmy w trakcie. W trakcie jesteśmy polityki dialogu klimatycznego, czyli spróbowania zmienienia w sumie prawa w naszym mieście po to, żeby młodzież miała głos. To jest inicjatywa uchwałodawcza, to może zrobić każdy w swoim mieście. Oczywiście musi do tego popracować, ale może zrobić każdy. Myślę, że to jest niesamowite, że każda młodzież tak naprawdę, jeżeli się naprawdę popracuje, może zmienić rzeczowo miasto, może zmienić prawo. Albo dać coś nowego do prawa, więc to jest niesamowite. A rzecz, którą może zrobić każdy w swojej szkole, swoim przyjaciółmi, to jest Teatr Forum. Jestem naprawdę fanką tego sposobu, bo to jest niesamowite. Wymyśla się historię, gdzie spotykasz problemy, odgrywasz te problemy przed ludźmi, a potem odgrywasz to jeszcze raz, ale tym razem ludzie mówią stop, stop, to jest problem. My wchodzimy, my ratujemy. I to jest takie ważne, że to uczy ludzi tego, co muszą robić w życiu. Że bierność nigdy nie jest dobrą postawą, bo bierność nic nie zmienia. I znowu się stanie to, co ma się stać. Motywuje mnie to, że jest tutaj bardzo dużo osób, które chcą działać. Nie jest się tutaj samemu. Można powiedzieć, że jesteśmy taką dużą, makową rodziną. Mnie motywuje to, że mogę coś zmienić. To, że teraz mam miejsce, żeby działać. A czego nam można życzyć? Dalszych sukcesów, myślę, że szczęścia, tego, żeby ludzie dalej nas odbierali na poważnie, żeby dalej albo jeszcze więcej osób uczestniczyło w naszych działaniach. Z takim aktywizmem to mam czasami takie górki, w sensie takie wzniesienia i upadki. Czasami mam wiele chęci, żeby działać, a czasami po prostu dopada mnie taka, można powiedzieć, taki zastój, ale zawsze jest tak, że czegoś mi brakuje i że potrzebuję właśnie coś robić. I mimo wszystko, że czasami brakuje tych chęci, to jednak one zawsze się skądś znajdą. A na przyszłość to życzę nam chyba właśnie dużo siły w tym działaniu. Na pewno motywuje mnie to, że widzę, że rzeczywiście ten świat już i mentalność ludzi trochę się zmienia, że ludzie rzeczywiście zaczynają zauważać problem i że naprawdę to, co robimy, ma sens i my to widzimy. Bardzo nas motywuje przyjaźń i takie zaufanie do siebie. Zebraliśmy się tutaj i od razu zauważyłem, że jesteśmy taką grupą, która na pewno stworzy takie ścisłe więzi i oby tak było.